Ale zaraz. Co tu się wydarzyło? Słuchaj. No zaprosiliśmy go, no. Kogo zaprosiliśmy? No chyba ty zaprosiłeś, upierałeś się, żeby... To prawda, że się upierałem. Ja mówię, nie wiem dlaczego w sumie. Po co rozdrapywać strupy? Po co grzebać paluchem? Po co rozdrapywać strupy? Po co grzebać paluchem w tych ranach? No? Nie, no można rozdrapać strupa, a potem w niego rzucić. Poza tym zobacz, jak ta scenografia wyglądała. Patrzcie, w taki strasny. Zobacz. No widać, że wtedy telewizja zaczynała. Jest brudne, jest po prostu wszystko brudne. Jest po prostu wszystko brudne. Ale nasze! Cześć, nasze, Bartek. Synek, nasze. Dobrze pamiętam? Bartek. Bartek. Cześć, Bartek. Cześć, Bartek. Kto? Przepraszam? Patrz na to, patrz. Uważaj. Zobacz, co my potrafimy. Widzisz? Cześć, patrz. No. Przyjrzyj się. Nie działa. No jeszcze raz, spróbuj. A czekaj, ja spróbuję. Poczekaj. 3, 2, 1. Działa. Proszę. Nie działa. A teraz jeszcze ja, jeszcze raz. Ostatni raz. Działa. Dobrze. Miałeś tak u siebie? Znaczy... Wiem, że próbujecie odwrócić tego moją uwagę, ale tu jest syf. Jaki syf? To jest faktycznie brudne studio. W sensie ta podłoga jest naprawdę brudna. Jakby jak ty nagrywałem, to nie było tak brudno. Bo właśnie dlatego, że ty żeś tak to na nie, syfie bo ja, tutaj bo zostało. Ja dbałem o to, gdy przynosiłem jakieś krzesło albo coś innego tutaj. Parkowałeś motor. Albo motor. Kulałkę. To przynajmniej dbałem o otoczenie, tak? No, to my ci jeszcze jeden taki fajny myk pokażemy. To znaczy, to zobaczył widzowie najprawdopodobniej. Umiejętność? To opanował Tadeusz. O, już mi zepsuli tam, ale poczekajcie jeszcze raz. Teraz patrzcie, włączymy teraz belkę oczami samymi. Patrz. Proszę bardzo. 3, 4. Jest nie belka? Działa. No jeszcze raz. 3, 4. Wymontujemy. I włączyła się. Proszę bardzo. Widziałeś? Miałeś tak? Znaczy tutaj po prostu wszedł buta, w sensie nie wiem, czy ktoś... Jest tak, kartka. Pewnie jeszcze wasza. Oczywiście, fopa, odcinek 16. No to jest współczesne na bieżąco, tak, jest, nie narzekaj. Odcinek współczesny i muszę ci powiedzieć, że czemu macie pierwszy ten tablet? Program ze scenariuszem. Aha. Rozumiesz? Jest ze scenariuszem. Znaczy ja jakby wiecie, ja wam dawałem tak zwany benefit of the doubt, nie, jeśli chodzi o wasze żarty. Ale benefit może, tak, bo starzy jesteśmy, to o to ci chodzi. Ale jeśli to jest naprawdę ze scenariusza, to... Znaczy to jest bardziej twój benefit. A zaśpiewasz? Nie. Znaczy... To znaczy, inaczej. Po prostu są rachunki krzywd i musimy te rachunki krzywd wyrównać. Mm. Bardzo poproszę, żeby teraz nasi widzowie zobaczyli, jak jeszcze kilka miesięcy temu ten młodzieniec szydził z nas, starszych ludzi. Znałeś kiedyś taki program Hyper? O, jestem Tadeusz Zieliński. Hej, kiedyś nagrywałem program w telewizji. Drugim gościem w tym programie, oprócz Tadeusza Zielińskiego, jest Radosław Nałęcz. Kto to? Nie. A. No, właśnie o to chodzi. Jakiś ty herb szlachecki ma, jest szlachcic jakiś. Bo to lepiej nie obrażasz. No, szlachcic. A ja jestem szlachcicem. O, jestem szlachcic, dzisiaj poprowadzę program. Dzisiaj prowadzę program. Xbox to jest taka konsola, nie wiem czy wiecie. Co on może wiedzieć o grach? Ale no i jak ci się podoba? Zabawnie całkiem, to? Śmieszy. Cały czas? Tak. I jak to robisz? Jakby jest całkowicie prawda. Ej, wiesz, że istnieją inne gry niż CD Projektu? To prawda. No. Ale wiesz, że to jest najgorsze? Ale tamte są najlepsze. Radziu, wiesz, co jest najgorsze? Że mnie to też rozbawiło. No.